Analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tu jak zwykle rozpoczynamy od KGHM-u, który mimo różnych panik, różnych tych elementów, jak spojrzymy na wykres tygodniowy, osiągnął poziom ponownie 78,6, co wraz tutaj z poprzednim dołkiem daje nam zakusy do pewnej formacji harmonicznej. To wszystko oparte jest o strefę wsparcia i jest wyraźna reakcja. W wyniku tej reakcji z piątku, czyli ta paniczna wyprzedaż, znaczy otwarcie, a potem silna reakcja popytowa, doszło do tego, że mamy świecę z białym korpusem, a cień wybijający nowe minimum tutaj w tym ruchu spadkowym. Nie w całym, bo tutaj dołka nie wybił, ale w tym ruchu spadkowym. Jest to dla mnie nieopisywana nigdzie, ale już niejednokrotnie wspominałem, dość silna formacja świecowa, jednoświecowa, wskazująca na zmianę kierunku. To jest tak samo jak tutaj, nie mamy jakiegoś takiego typowego pinbara czy coś w tym stylu, aczkolwiek tu już bliżej do tego pinbara niż tu, ale nie mamy. Mamy natomiast cień wybijający nowy szczyt, natomiast cały dzień, czy na wykresie tak jak tu tygodniowym, cały tydzień kończy się czarnym korpusem i potem jest spadek. I tu jest ten element w drugą stronę, czyli wyjście na minima, powrót, utworzenie białego korpusu z zamknięciem powyżej otwarcia. Tak wygląda KGHM w ujęciu tygodniowym. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, to zobaczmy, że właściwie nie ma prawie że żadnego śladu po brexitowskiej panice. No tutaj KGHM, no może przesadziłem, że nie ma żadnego śladu, tu jednak było zamknięcie ponad 64 zł, a doszliśmy do 62, no to jednak jest tam jakieś kilka procent, ale w tym świetle tego całego spadku nie mamy tutaj jakiegoś no drastycznego zamknięcia. Co więcej, mamy powrót do tej linii trendu, która właściwie teraz jest taką wewnętrzną linią trendu. Rynek wyraźnie reaguje, 78 strefa, jest wyraźna reakcja. No to moim zdaniem jest bardzo pozytywny, bym powiedział, sygnał, jak na to, co się wydarzyło. Czyli wszyscy czekali, pamiętajmy o jednej zasadzie, która no działa od dziesięcioleci, jeżeli nie powiedzieć stuleci, na giełdach. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No i tak było, rynek osuwał się już od dłuższego czasu, bo zbliżał się to referendum. To referendum, że tak powiem, ziściło się, był negatywny wynik, negatywny bądź pozytywny, bo to zależy jak na to spojrzeć i kto do tego podchodzi. Ale w każdym razie przez rynki negatywny, panika i teoretycznie chciałoby się powiedzieć koniec. Kolejna spółka, PKN Orlen. No również, zobaczmy, ten dolny cień w tym tygodniu, jaki padł i zamknięcie powyżej zamknięcia z poprzedniego tygodnia. No tutaj nie ma nic, co mogłoby straszyć. Tutaj nie ma nic, co mogłoby straszyć. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy ten cały układ, wzrost i spadek, to mamy to, o czym mówiliśmy. Nie wiem, jeżeli ktoś dobrze słuchał, to dwa tygodnie temu mówiłem wyraźnie, że tu ten układ tych świec, który jest na wykresie tygodniowym PKN-u, on sugeruje, że powinniśmy mieć jakiś ruch jeszcze w dół. Z racji tego, że tutaj cena doszła do 50% zniesienia tego wzrostu, no spodziewałem się minimum około 78,6%. Tym bardziej, że mieliśmy tutaj strefę wsparcia. No i gdzie doszedł rynek? Delikatnie to naruszył i natychmiastowa reakcja. No to jest idealny, że tak powiem, powód. Wzrost, korekta, wypełnienie korekty na panice i gotowy rynek do dalszego ruchu w górę. Patrząc na wykres dzienny, no tutaj niewiele brakowało, moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie nie byłoby piątek nie dałby najmniejszego śladu, że na tym rynku był jakaś paniczna wyprzedaż, otwarcie to tak, ale że coś złego się stało, ponieważ no niewiele brakowało, a prawie żeby doszło do zamknięcia zbliżonego do z tym, jaki był w czwartek. No i spółki finansowe. Te, które, no bez których nie ma mowy o wzrostach, te banki nasze, a spójrzmy, co one zrobiły. PKO SA. Pułapka na niedźwiedzie, otwarcie
otwarcie, znaczy to, bo tu jest wykres tygodniowy, tak? Poprzez piątek wybicie, delikatne naruszenie, znaczy wybicie, nazwijmy to tego minimów i powrót, powrót. W efekcie na wykresie tygodniowym mamy świecę pinbarową. Czarny korpus, co prawda, ale świeca pinbarowa. Ten czarny korpus pokazuje, że rynek może próbować wykonywać jeszcze jakieś ruchy w dół. Tego nie możemy zaprzeczyć. Ale spójrzmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj mieliśmy już wyznaczone kilka miesięcy temu poziom, nie wiem, 2-3 miesiące temu ten prostokąt tutaj był wynikający z geometrii, no dotknięcie, że tak powiem, niemalże w punkt, natychmiastowa reakcja. Czy coś tu się złego stało, jeśli chodzi o ten układ taki, no powiedzmy, średnioterminowy przez ten Brexit? No nic. Spójrzmy, jak wygląda wykres tygodniowy, dzienny. Nowe minimum, natychmiastowa reakcja, wyjście ponad strefę, wyjście ponad linię trendu i można powiedzieć prawie zero efektu Brexitu na PKO SA. Teraz PKO BP, wykres tygodniowy. Znowu to, na co zwracałem uwagę, wyjście na minima i tu jest podręcznikowe, wyjście na minima, nowy dołek utworzony cieniem, powrót i biały korpus. Dla mnie bardzo silne formacje jednoświecowe, odwracające, nie umiejscowione w żadnych książkach, a więc formacje, których Japończycy musieli nie dostrzegać wówczas. Trochę żartów, ale taka prawda, wystarczy przeanalizować dziesiątki, setki wykresów, jak ja to zrobiłem, i zobaczyć, że takie świece, które wychodzą poniżej minimów, czy powyżej szczytów, wracają i tworzą korpus w kolorze przeciwnym do tej tendencji, która była do tej pory, no są bardzo skutecznymi formacjami jednoświecowymi, wskazującymi na zmianę kierunku. I z takim czymś mamy do czynienia na PKO BP. W ujęciu dziennym, no podobnie może do KGHM-u, nie tak jak do PKO, ponieważ tu mieliśmy większy wzrost, ale też wysoka biała świeca, no i zaraz powrót. To jest tutaj w tym wszystkim najważniejszym elementem, z którym mamy do czynienia właściwie i na indeksie WIG20 oraz na tych niektórych spółkach, to, że otwarcie poniżej minimum tego ostatniego dołka i natychmiastowy powrót, natychmiastowy silny powrót na, no to jest typowa pułapka na niedźwiedzie. Nie ma innego określenia na to. No i ostatnia spółka PZU, która jest, no powiedzmy, od jakiegoś czasu najsłabsza, ale spójrzmy, co by tworzyło się na tym wykresie tygodniowym. Pewnego rodzaju, nazwijmy to, nadzieja, ponieważ mamy harami. Co prawda mamy tu harami niskiej ceny na wykresie tygodniowym, ale mamy harami. I ten tydzień, który miał ten Brexit sobie, no zamknął się, jakby nie patrzeć, wyżej aniżeli tydzień poprzedni. A więc, no oczywiście o zmianie tej tendencji nie ma tutaj mowy, nie ma tutaj na razie mowy, ale jeżeli już rynek wybije w cenach zamknięcia na wykresie tygodniowym ten poziom około 31, 31,50, 30, powiedzmy 2 złote, pójdzie do góry, no to otrzymamy jakiś ciekawy wstępny sygnał do możliwej zmiany kierunku w tym średnim terminie. Tu oczywiście, jeśli chodzi o krótki, tak jak powiedziałem, PZU jest tą najsłabszą, jedną z najsłabszych chyba tych spółek finansowych. No i tutaj mieliśmy teraz otwarcie to niższe, ruch do góry i trudno tu jest mówić o jakichś może pozytywach, tak jak w przypadku na przykład banków, które przed chwilą wskazywaliśmy, czy KGHM-u, czy PKN-u, ale no jakby nie było, jest tutaj teraz, no efekt jest ten sam, czyli paniczne otwarcie, wielkie obroty, a rynek mimo wszystko idzie i zdoła wyjść ponad to, ponad ten dołek ostatni tutaj na wykresie dziennym. Oczywiście teraz brakuje dużo, a żeby móc być, nazwijmy to, pozytywnie nastawiony, i myślę, że dopóki nie zostanie wybity poziom tych 33 zł i 50 groszy, no to wszystko dalej jest możliwe, ale jeżeli tutaj to zostanie wybite, to powstanie wówczas no dość poważny sygnał i wskazanie na to, że tu również na tej spółce być może dochodzi już do zakończenia tego trwającego już kilkanaście miesięcy spadku. Były banki, było PZU, był PKN, był KGHM, a więc było wszystko to, co zazwyczaj
omawiamy. Ja jeszcze raz tylko przypomnę, że w najbliższym tygodniu nie będzie żadnych komentarzy. W przyszłym weekend nie będzie również analizy weekendowej. Wracam z mojego, nazwijmy to, corocznego urlopu wędkarskiego. Wracam w niedzielę i na pewno nie będę miał najmniejszej ochoty na to, aby męczyć się jeszcze i tworzyć analizę weekendową. Także zawiedzionych przepraszam, ale już od 4 lipca wracam do swoich, że tak powiem, przyjemnych obowiązków. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Ja śledzić raczej będę sporadycznie, bo jak starzy odbiorcy mojego, starzy w tym sensie z długim stażem, odbiorcy mojego bloga, czytelnicy wiedzą, moje coroczne wyjazdy na ryby odbywają się w takie miejsce, gdzie na przestrzeni zaledwie tylko jednego czy tam 2 m2 można w ogóle skorzystać z telefonu, a robiąc jeden krok w prawo czy w lewo nie ma już zasięgu, o internecie prawie że można zapomnieć, w ogóle trzeba tam wyjeżdżać, że tak powiem, z lasu, na skraj lasu, aby złapać internet, więc na pewno robiąc jakieś zakupy przy okazji komputer będzie i sprawdzę, co się dzieje, natomiast będzie to taki tydzień relaksacyjny, akurat w sam raz, żeby tu się coś wykrystalizowało po tym Brexicie. No i do usłyszenia w takim razie za 2 tygodnie w weekendowej, a od 4 lipca dopiero wracają komentarze.